Cześć, z tej strony Super Maciej, a dziś witam was w kolejnym odcinku, tym razem z Brawl Stars. I wiem, dawno nie było, w sumie z 2 czy z 3 tygodnie. I dzisiaj taka pierwsza rzecz jako do załatwienia. Nie bez powodu mam tu Penny. Ogólnie fajny skin, wyszedł akurat na święta Bożego Narodzenia, czyli już dawno. Jeszcze na odcinku kupiłem. No, dawno. A dzisiaj kupimy sobie Bunny Penny. No, Bunny Penny jest nowy Brawl Sprout, ale mnie go nie powoduje, bo jest mitykiem. No i wierzę mi się zakupowanie. A ładny jest ten skin. Mi się bardzo podoba. Ładny jest. Ogólnie ten króliczek jest słodki. Mi się trochę bardziej podoba Dark Bunny Penny, ale no patrzcie na tą słodką mordkę tego króliczka. Jak tego skina można mieć z taką promocją za 39 gemów. No więc kupiłem. Ogólnie takie szybkie przypomnienie, co było, kiedy mnie nie było. Kupiłem gadżet do Bulla. Nie wiem, ale chyba wydropiłem Star Power do Ricocheta. Nie pamiętam, czy było to na ostatnim odcinku widać. Wydropił mi gadżet do Daryla. Kupiłem sobie gadżet do Brocka. Do Barley'a też sobie gadżet kupiłem. Do Carla mi gadżet wydropił. Do Gina mi gadżet wydropił. I chyba wreszcie postaci chyba nie mam gadżeta. No. Nie mam. To pasowałoby wytestować w pierwszej kolejności Penny na Brawlu pinballowe marzenia. Pierwszym Star Powerem sobie zagram. I. No. Dobra, da się to ugrać. Tutaj to wypadam. Nie dojdzie. O nie. No dobra. Mogłem postawić moździerza, no ale pasowałoby, żeby on to tam obijał. Oby ten El Primo nie zniszczył mi. Nie, nie zniszczy. Dobrze, udało się. No nie udało się. Ogólnie co do skina, mi się podoba, że on strzela takimi czekoladowymi monetami. Znaczy zamiast złotych monet są czekoladowe. I to ładnie wygląda, moim zdaniem. Przynajmniej. O nie, mam piłkę. A nie, no, mój El Primo. Ładnie gra. Ogólnie też ta marchewka jest fajna. Kurde, wykopali. Ale ten najwid dobrze gra. Przynajmniej moim zdaniem. Nie. Źle. No. Nie. Trochę słabo, no. Ej, teraz może to trafił. Trafili. Dobrze. Wystawię tu moździerze na start. O nie. A co to mi pan robi? Aha. No ja się trochę pokręcę, bo już tak chyba pewnie strzelimy. Aha. Okej.
No to dla mnie Penny Bunny Penny jest ładna. Ogólnie te uszy królicze są słodkie i po prostu wyraz tego króliczka jest słodziutki i fajnymi czekoladowymi monetami strzela. I teraz przejdziemy do Ricocheta. I dzisiaj prawdopodobnie nie będę testował gadżetów. Prawdopodobnie to zrobię w następnym odcinku. Oczywiście z Brawl Stars. Bo jeszcze dzisiaj chyba postaram się nagrać Clash Royale dla was, moi kochani widzowie. Ale tylko za... Ej, ta... mi się wydaje, że ta walka jest bardzo wyrównana. Tak ogólnie. Dobra, udało się zabić. Aha. Ale go ładnie wyhaczyłem. Ricochetem. O nie. Też nieładnie wysnajpił. Typa. Trafi? Nie trafi. No. Taka dosyć wyrównana. Oh no. Mam trochę jakieś małe bugi. A z internetu. O, zabiłem go. A dlaczego ta tara? Dobra, trochę dziwnie, ale dobra. Kurde, mogę to przegrać. A nic się nie stało, ogólnie Ricochetem według mnie bardzo łatwo się gra. Nie trafi. Kurde, nie udało mi się. Minuty do zakończenia meczu, a ja ciągle jestem. No nie, internet. Nie? Kurde. Na farcie to trochę ubrali. No a co tam? Jak mówiłem, Ricochet tam mi się bardzo przyjemnie gra. No to... Jeszcze tak... z postaci... To tak ogólnie prezentuje się moje konto. Nic sobie ciekawego nie kupiłem. No może oprócz tej studentki EMS. Ale... ale chyba dzisiaj nie przetestuję. No to następnym razem przetestuję wszystkie gadżety. No i pożegnam się. Ja byłem Super Maciej, jestem Super Maciej i będę. Cześć!